Część humanistyczna składała się z zadań testowych, zamkniętych, cztery warianty odpowiedzi oraz otwartych. Sprawdzana jest w nich wiedza z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki. Gimnazjaliści napisali też test przyrodniczo-matematyczny z biologii, chemii, fizyki i astronomii. Ostatnia część językowa została wprowadzona przez ministerstwo w tym roku. W powiecie lęborskim testy pisali uczniowie z 9 placówek. Teraz uczniów czekają chwile stresu, bo na wyniki egzaminu trzeba będzie poczekać aż do połowy czerwca.